Wielka operacja związana z transportem tygrysów z zoo w Poznaniu do azylu w Hiszpanii rozpoczęła się dziś około godziny 15. Operacja międzynarodowa, bo oprócz pracowników ogrodu zoologicznego biorą w niej udział także adwokaci zwierząt z Holandii oraz lekarze weterynarii z Hiszpanii, którzy przyjechali tu dziś specjalnym samochodem służącym do transportu zwierząt. Operacja, jak słyszę, niełatwa, bo większość tygrysów doszła już niemal do pełni sił, jest w doskonałej kondycji, a zatem ich załadunek do specjalnych klatek, a następnie do samochodu wcale nie będzie łatwy. 5 tygrysów jest rozlokowanych w 3 różnych miejscach w zoo. I to wszystko ma znaczenie, gdzie i jak blisko może podjechać samochód, żeby oczywiście skrócić sobie dystans dźwigania klatek transportowych. Każdy tygrys to jest około 200 kg, każdy osobnik. Drugie tyle waży taka dobra klatka transportowa. Więc znowu będą bardzo nas bolały plecy bardzo długo, bo to się właśnie dźwiga ręcznie, tutaj nie ma innych warunków na to. Musimy mieć cały czas kontrolę nad systemem klimatyzacji. To bardzo ważne, żeby przez całą podróż utrzymać temperaturę na tym samym poziomie, między 21 a 25 stopni. Cały czas będziemy też utrzymywać odpowiednią cyrkulację powietrza. Musimy mieć najwyższy stopień natlenienia w przyczepie. Zwierzęta będą obserwowane przez system kamer. To bardzo ważne, bo jeśli pojawi się jakikolwiek problem, możemy szybko zareagować, zatrzymać się i zobaczyć, co się dzieje. Ja sam jestem weterynarzem, więc jeśli w trakcie podróży pojawią się jakieś problemy, będę mógł podać zwierzętom leki albo środki uspokajające, jeśli będą zbyt nerwowe. Plan optymistyczny zakłada, że tygrysy opuszczą Poznański Ogród Zoologiczny dziś około 22, może 23. Jeśli nie wybudzą się w pełni z narkozy, ten wyjazd zostanie przesunięty na jutrzejszy poranek. Najpóźniej w azylu dla zwierząt w Hiszpanii powinny być w poniedziałek rano. No a tam zacznie się ich nowe życie, jak powiedział nam dziś jeden z przedstawicieli adwokatów zwierząt. Do dyspozycji będą miały ogromną przestrzeń, około 20 hektarów. W tej chwili już w tym azylu znajduje się ponad 30 kotów, tygrysy, ale także lwy, a zatem piątka z Hiszpanii będzie kolejną grupą, która dołączy do tych zwierząt, które żyły w warunkach strasznych, dramatycznych, które pochodzą głównie z cyrków czy nielegalnych hodowli, no ale ich reszta życia ma być już zupełnie inna.